przypomnieć, że Małgorzata Dawidek jest absolwentką malarstwa i krytyki artystycznej na poznańskiej ASP. Jest także absolwentką historii sztuki na UAM-ie, tam zrobiła doktorat. I w swojej twórczości, co już trochę powiedziałam, sięga do lingwistyki, do antropologii. Materiałem, który bada, a jednocześnie poprzez który się wypowiada, jest przede wszystkim ciało. Przez długi czas próbowałam określić i zdefiniować jakoś to, co ja robię. I przez długi czas szukałam odpowiedniego terminu, który by był takim słowem kluczem dla mnie. I ponad 10 lat temu skonstruowałam sobie właściwie taki termin, który odpowiadałby zarówno temu, o co mi chodzi w poszukiwaniach na tej takiej wąskiej granicy pomiędzy ciałem i językiem, który by mieścił w sobie zarówno to, jak ciało mówi, jak i to, o czym mówi, czyli jakby też metody mówienia. Ponieważ ja myślę, że ciało mówi i jest mówione jednocześnie, czyli mówi, ma swój własny język, ma swój własny rytm, jakieś takie tempo, ma swoje własne gesty, każdy ma indywidualny kod ciała. Wiemy, że jest coś takiego jak body language, ale to nie jest dokładnie to samo, ponieważ ciało też mówi tekstem bardzo subiektywizowanym, takim dotkliwie osobistym. Więc interesowało mnie z jednej strony to, a z drugiej strony jakby cała taka płaszczyzna komunikacji językowej ciała, czyli to, jak ciało jest tłumaczone przez język albo na język dyskursywny. Oprócz wielu rysunków, w których tekst jest ukryty, są tutaj rysunki, które mają bardzo taki otwarty tekst, są bardzo czytelne. I jeden z tych diagramów to diagram pojęcia ciała właściwie, które występuje w różnych znaczeniach w języku angielskim. W języku polskim ciało odnosi się głównie do czterech takich głównych aspektów. Czyli myślimy w pierwszej kolejności o ciele jako w takim znaczeniu anatomicznym, ale jest też na przykład znaczenie astrologiczne, tak, czy astronomiczne bardziej. Jest znaczenie socjologiczne, bo mówimy na przykład o ciele pedagogicznym albo ciele studenckim. Ja myśląc, poszukując w języku angielskim tych znaczeń, oczywiście odkryłam wiele, korzystając z różnych języków, słowników, i jedno z tych znaczeń było dla mnie szczególnie istotne w kontekście zderzenia ciała i tekstu, ponieważ w języku angielskim body to również część tekstu, bez wstępu, bez zakończenia, bez indeksu, bez spisu treści, tylko sama istota, clue tekstu, najważniejsza część tekstu. Repozytorium to jest rodzaj archiwum, czyli to jest pewien zbiór materiałów, które są relatywnie dobrze dostępne, łatwo dostępne, ale i są też w pewien sposób usystematyzowane. Dla mnie część tych rysunków, znaczy w tym cyklu znajdują się zarówno rysunki, które powstają w procesie, czyli są to rodzaje dzienników, otwartych dzienników, do których ja wciąż dopisuję nowe teksty, ale są też na przykład
moją własną interpretacją wiedzy.